Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Wracamy do gry Milk Outside a Bag of Milk Outside a Bag of Milk. Jezu, nauczyłem się w końcu za pierwszym razem wymawiać nazwę tej gry. Kochani, wracamy do trzeciego odcineczka. Bo już drugi nagrałem, teraz zaczynam od razu trzeci, bo chciałem ukończyć tą grę, bo naprawdę ta fabuła jest ściągająca. Mimo iż ta gra jest psychodeliczna, naprawdę ma coś w sobie, jest taka intrygująca. Widzę, że wam się to tak średnio podoba. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, że Reinette King na razie latuje raz dziennie, ale mam zapas chyba jeszcze dwóch odcinków, więc chciałem to po prostu zużyć i przy okazji dać wam delikatny powiew świeżości na tym kanale. Dobra, wróćmy do szukania świetlików. Nie wydaje mi się. Wszystkie szuflady są zablokowane. A co jeśli... Nawet nie chcę myśleć o tym, co jest w środku. Nie wiadomo, co można sobie wyobrazić. Dobra, tu już mamy gotowe. To jest coś nadal zgliczowane, cholera. Odchylam głowę do tyłu i prawie się przewracam. Czawka wisi pod sufitem, 100 metrów od podłogi, nie mniej. Chyba sobie żartujesz. Mimo, że to mój pokój, wiele rzeczy nie jest przeznaczonych dla mnie. A co mnie to obchodzi? W ogóle mnie to nie obchodzi. Tak, nie obchodzi mnie to. I to jak? W ogóle mnie to nie interesuje i nie przejmuję się tym ani trochę. Nawet w najmniejszym kawałku. Nawet w najmniejszym ułamku najmniejszego kawałka. Nie obchodzi mnie nawet na 0,001%. Tak bardzo mnie to nie obchodzi. Ej, nie słyszałeś jeszcze końca, jak bardzo mnie to nie obchodzi. Od tego momentu będę cię ignorować. Nie ma szans. W takim razie zachowuj się normalnie. Mamy radyjko jeszcze. Ogólnie, ta gra jest w produkcji rosyjskiej. Więc, no nie dziwcie się, że słyszycie jakieś... Dobra, to było dziwne. To jest creepy. Dobra, to się już powtarza. To jest serio creepy. Co to jest? Ach, to. To są zdjęcia z moich najszczęśliwszych chwil. Ale nic na nich nie ma. Otrywałam się w nie tak długo, że dosłownie wypaliłam je wzrokiem. Teraz są tylko po to, aby zakrywać pęknięcia w ścianach. Pęknięcia? Nieważne. Będziemy szukać dalej, czy co? Dobra, dobra. Jezu, to jest naprawdę smutne. Podnoszę wzrok wysoko do sufitu. Z klimatyzatora dobiega tu pod wielu małych łapek. Proszę bardzo. Co jest? Świetliki nie przyjaźnią się z karaluchami. Powinniśmy poszukać gdzieś indziej. Boże, skąd się wzięły te karaluchy? Zapomniałeś już? Sam kazałeś mi sobie wyobrazić, że moje myśli są karaluchami.
Tak, ale... Potem stały się świetlikami. Tak, ale karaluchy nie mogły tak po prostu zniknąć. Więc znalazły sobie miejsce. Zrozumiałeś? Będę udawał, że zrozumiałem. Nie ma stąd łatwego wyjścia. Tylko tyle miałeś do powiedzenia? Właśnie! Owady lubią zapylać kwiaty, czy coś w tym stylu. Tak jakby. Podchodzę do półki z kwiatami. Wącham liście. Wącham. Liście pachną kurzem, kartonem, a na dodatek jeszcze śmiercią. Czy wiesz, że kwiaty już dawno uschły? To mało prawdopodobne, aby martwy kwiat przyciągnął owada. Nie ma wyboru, wiesz? Chociaż... masz rację, szukajmy dalej. Dlaczego po prostu ich nie wyrzucisz? Czy ty mnie w ogóle słuchałeś? Szukajmy dalej. O, kolejne radio? O Jezu. Ale to jest creepy. Spoglądam na zegarek. Czas płynie nieubłaganie. Jest tak późno. Zmęczyłaś się? Jak najbardziej. Siadam wyzywająco głośno i wyciągam ręce w boki. Raz, dwa. Następnie unoszę je nad głowę. Trzy, cztery. Może trochę ćwiczeń pomogłoby się rozbudzić. Niezły pomysł. Pamiętasz ćwiczenia, których cię uczyli? Chyba pamiętam. Stanęłam niepewnie. Pięty razem, palce stóp osobno. Czy jak tam było? Dobra. Nieważne, co się stanie. Odlicz mi 5 minut. Odliczam. Chociaż tak naprawdę masz zegar tuż przed nosem. Nie mogę zbyt długo patrzeć na wskazówki. Na początku wydaje się, że idą w przeciwnym kierunku. Potem zupełnie znikają. A potem zawsze dzieje się jakiś absurd. Ostatni raz widziałam parę oczu na tarczy. Ponadto, dawno temu słyszałam głosy. One jakby... wołały o pomoc? Nonsens. Czysty nonsens. Nonsens, co? Nonsens. Odliczyłeś już? Boże, w końcu. O co ci chodzi? Od pół godziny nie mam z tobą kontaktu. A... nieważne. Widzisz świetlika? Nie. W takim razie szukajmy dalej. O fakt, ona straciła przez pół godziny, tak jakby... W ogóle ją odcięło. Serio, to się robi coraz dziwniejsze. Te śmieci mnie interesują, tutaj do pudła. Spuszczam wzrok. Absurdalny i tandetny, mój plecak szkolny krzyczy o swojej bezużyteczności. Z innej strony wygląda jak wypchany brzuch. Jego zawartość tak samo się trawi, rozkłada i zmienia się w gęstą papkę. Fajnie to wymyśliłam. Muszę to zapamiętać. Wcale nie fajne. Lepiej powiedz mi, co jest w twoim plecaku? Nic nadzwyczajnego. Głównie książki. Wyniosłam stamtąd wszystkie łówki i zeszyty, a reszta mnie nie interesuje. Chodziłaś kiedyś do szkoły, prawda? Chodziłam. Świetnie się bawiłam, nawiasem mówiąc. Czy dobrze zrozumiałaś moje pytanie? Czy uważasz, że wszystko w moim życiu powinno być smutne i ponure? Wcale nie. Dobra, okej. Co ci się najbardziej spodobało?
Cóż, pokoje były bardzo jasne, zupełnie nie tak jak w domu. I tyle? Chwileczkę, daj mi sobie przypomnieć. Cóż, były miękkie łóżka. Jedzenie też nie było złe. Aha, ona chyba nie była w szkole. Przy okazji, zawsze byłam na lekcjach. Inni ciągle wagarowali. Och, na pewno im się za to dostało. Uśmiechnęłam się lekko, dając się miłym wspomnieniom. Nie skończyłaś szkoły, co? Tak. Pamiętasz swój ostatni dzień? Dzień jak co dzień. Ojciec odebrał mnie trochę wcześniej, tłumacząc, że wykroczyłam poza program szkolny. Sama to wiedziałam. Zadania były zbyt łatwe. Potem wsiedliśmy do samochodu i pojechaliśmy do domu. Mama spotkała nas w domu. Zjedliśmy we trójkę kolację i poszliśmy do swoich pokoi. Co się stało? Nie wygląda na to, że ten dzień coś dla ciebie znaczy. Dobra, zapytajmy się, co się stało. Nie pamiętam. A jakie to ma znaczenie, tak naprawdę? Opowiedz mi jeszcze raz. Co z twoją pamięcią? Proszę cię. Dobra. Tego dnia mój tata odebrał mnie wcześniej ze szkoły, tłumacząc, że nadszedł czas, aby dorosnąć. Nie to, żebym w pełni rozumiała, o co mu chodzi. W każdym razie nie opierałam się. Wsiedliśmy do samochodu i pojechaliśmy do domu. Moja mama spotkała nas w domu. We trójkę zjedliśmy kolację i poszliśmy do swoich pokoi. Zadowolony? Opowiedz mi jeszcze raz. O fuck. Mój ojciec odbierał mnie ze szkoły na siłę, kiedy go gryzłam i drapałam. Nauczyciele nie interweniowali. Takie sceny były dla nich codziennością. Kogo obchodziło to, czym zawiniła niegrzeczna dziewczynka? Potem wepchnął mnie do samochodu i całą drogę do domu jechaliśmy w milczeniu. Moja mama spotkała nas w domu. We trójkę zjedliśmy kolację i poszliśmy do swoich pokoi. Proszę, nie mówmy już o tym. Nie, opowiedz mi to jeszcze raz. Po drodze do domu tata kupił mleko. Znowu. Jak ja nienawidzę mleka. Mamy nie było w domu. Znowu. Jak ja nienawidzę mojej mamy. Co było dalej? Nagle czuję na plecach czyjś wzrok. Wiedząc, że takich chwil nigdy nie należy ignorować, odwracam się gwałtownie. Ale tam nic nie ma. Co było dalej? Wszystko, co stało się po tym, jak coś się stało. Po czym stało się wszystko, co stało się później. Spoglądam ponownie na plecak. Światło z okna odbija się od małych metalowych elementów. Rzuca też cień, co oznacza, że jest prawdziwy. Niestety. Niech tak będzie. Co mnie to obchodzi? Przypływie nagłej złości, prawie kopię swój plecak, ale w ostatniej chwili się otrząsam. Jeśli przesunę go choćby o centymetr, cały obraz się rozpadnie, a ja oślepnę. Ile razy już się to zdarzyło? Nie zliczę. Co masz na myśli mówiąc oślepnę? Zajęło mi miesiące, aby nauczyć się lokalizacji każdego przedmiotu w pokoju. Dlatego widzę wszystko tak jasno i wyraźnie. Nie zrozumiesz tego. Spójrz pod nogi. Spuszczam wzrok i widzę małego owada pełzącego w moją stronę od strony plecaka. Ledwo się świeci, nawet nie może wystartować. Najwyraźniej ten świetlik jest bardzo zmęczony. Pochylam się, żeby go podnieść. Po tym, jak go dotknęłam, świetlik jasno zamigotał i wzleciał w górę. Brawo, maluchu, brawo!
Zrobiąc zwycięskie okrążenie wokół pokoju, Świetlik ruszył z dużą prędkością w moją stronę. Zacisnąłem oczy, czekając, aż Świetlik wleci mi do ucha. I tak się stało. Gdy znalazł się w środku, jeszcze przez chwilę brzęczał mi w czaszce, a potem zamilkł. Ten jest jakiś smutny. Ciekawe czemu. To nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, że teraz nie jest sam. Dobra, szukamy dalej? Co nam jeszcze zostało w tym pokoju? Chyba tylko wentylator. A i łóżko. Dobra. Hihi. Co cię tak bawi? Wyobraziłam z siebie jako Świetlika, który widzi przed sobą wielki wiatrak. No i co? Byłabym tak zazdrosna. Jedyną rzeczą, która powstrzymuje go przed lotem, jest klatka, w której jest zamknięty. No i kabel. On jest jak w więzieniu, jeśli się nad tym zastanowić. Smutne to. Szukajmy dalej. Dobra, to co? Ostatnia rzecz, łóżko, rozumiem, tak? Tego jeszcze nie możemy. I nie wiem, czy w ogóle będziemy mogli. W ogóle tam jest... A, to jest zasilacz od laptopa. Dobra, nieważne. Tak, to będzie wszystko. Hihi, to jest mój śpiwór. Miękki i ciepły. Jestem pewna, że każda żywa istota chętnie spędziłaby w nim minutę lub dwie. Schowałaby się głęboko, zabrałaby ze sobą kilka ulubionych rzeczy, zamknęłaby oczy i... Ej, czy już zasnęłaś? A... Uderzam się lekko w policzki, żeby przywrócić się do zmysłów. Jest już dobrze, po północy. W normalne dni śpię jak zabita, ale teraz nie ma takiej możliwości. Szukajmy dalej. Ej, może jest ktoś w środku? Nie, moje myśli nie mają na celu mnie uśpić. A wręcz przeciwnie, zawsze wywołuje u mnie bezsenność. I dziś jest jeden z tych dni. Co? Nie ma sensu tu szukać, mówię. No dobra, no to chyba wszystko, prawda? Tu tego kliknąć niestety chyba nie mogę. No, nie mogę. Dobra, ale jeszcze szybko przejrzę tutaj. Tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu jest to radyjko. No nie, tu już nic nie możemy zrobić. Dobra. Znalazłeś wszystkie świetliki. Wspaniale. Chyba. Niby moje myśli się ułożyły, ale coś mnie wciąż niepokoi. Z drugiej strony nie powinnam się cieszyć. Dlaczego? Jeśli coś zgubiłam, a potem znalazłam, to po prostu wracam do początku. Bez zmian. Zero nie jest ani plusem, ani minusem. A radość to zawsze plus, wiesz? To nie jest dobre dla ciebie, aby myśleć za dużo, wiesz? Spać mi się chce. Dlaczego się nie przewietrzysz przed pójściem do łóżka? Czyli? No, że wyjdź na balkon, zaczerpnij trochę powietrza. Z jakiegoś powodu te słowa wywołały u mnie atak paniki. Nieświadomie cofam się o krok od balkonu. Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Czemu? Może to zabrzmi głupio, ale... Wiecie co? Mi się wydaje, że to z tego balkonu skoczył jej ojciec. Wydaje mi się, że ktoś na mnie patrzy. Kogo ty interesujesz, Boże? Dobrze, zostajmy tutaj. Co zamierzasz robić? Co to za głupie pytanie? Oczywiście, że spać. Mieć nadzieję, że jutro nadejdzie za rok,
lub 10. Wyobrażam sobie, że jestem gdzieś poza moją skorupą, a jednak wciąż jestem sobą. Nie do pomyślenia, jak mleko poza kartonem. A jednak? Nie musisz mówić tego na głos, żebym zrozumiała, że się o mnie martwisz. Przecież ja to już wiem. Wiem też, że nie zostało nam wiele czasu. Nie weźmiesz kolejnej tabletki. Oczywiście, że tak. Co więcej, jutro też nie będę jej brała. I pojutrze też. I w ogóle nigdy. Żegnamy się, co? Nie. Mam jeszcze jedną prośbę. Bardzo malutką. Jaką? Za dużo dziś powiedziałam. Jest wiele rzeczy, o których chciałabym zapomnieć na zawsze. Nie winię cię, tylko... Czy to było naprawdę konieczne? Jutro się dowiesz. Nie. Nie będę mogła wtedy spać. Dobra, więc co to za prośba? Nerwowo drapię się po nadgarstkach i przygryzam wargę. Czekaj, czy ty... Boisz się mi powiedzieć? Tak. Boję się też, że jeśli powiem, to stanie się coś bardzo złego. Boję się też, że skoro stanie się coś bardzo złego, to stanie się coś o wiele, wiele gorszego. No dobra, dobra, rozumiem. Ale nie zrezygnuję, dopóki mi nie powiesz. Nudziasz. No chyba ty. Wdrapuję się niezdarnie do śpiwora. Na dole jest bardzo chłodno i chociaż grzejnik elektryczny pracuje tak mocno, jak tylko może, nadal spieszę się, by się owinąć. Smutno mi, bo sny już od dawna się nie pojawiają. Nigdy nie uwierzysz, jak sobie z tym radziłam na początku. Co ty? Uwierzę ci. Wiem, to była ironia. Myłam więc twarz, myłam zęby, kładłam się i wyobrażałam sobie, że śnię. Oczywiście w ogóle nie spałam, a rano ciągle dziobałam się w nos. Po tygodniu bezsennych nocy zaczęłam się dziwnie czuć i widzieć różne rzeczy. Litery unoszące się w powietrzu, dziwne sylwetki pojawiające się w najbardziej nieoczekiwanych miejscach, wyłupiaste oczy z drżącymi, bladymi źrenicami. Straszne, wiesz? Raz prawie umarłam. Po prostu upadłam na środek pokoju i przez chwilę nie mogłam się ruszyć. Sylwetki, litery i oczy unosiły się nade mną i syczały osądzająco. To było okropne. Czy ja na to zasłużyłam? Czułam się tak, jakbym została przełapana na największym kłamstwie świata. Tak, chyba tak było. Po tym przestałam. A sylwetki, litery i oczy nadal tu żyją. Spodobało im się najwyraźniej. Zawsze za mną chodzą, spoglądają na mnie, a ja się ich boję i nie mogę nawet słowa powiedzieć przeciwko nim. Ale dzisiaj co? Ja... Wciąż boisz się mi powiedzieć. Oczywiście, przecież słuchają. Może mi to zobrazujesz? Dobra. Zaczynam bezładnie machać palcami, ale nie mniej entuzjastycznie budując skomplikowane kształty. Czy chcesz, żebym opowiedział ci bajkę na dobranoc?
Ja tu próbuję na darmo? Przecież oni słyszą. Spokojnie, nikt cię nie słyszy. No więc co? Bardzo bym chciał, ale nie umiem. O, to jest bardzo proste. Po prostu rozmawiaj o czymkolwiek bez przerwy. To brzmi absurdalnie. Wcale nie. Jest to również bezsensowne. Czy ty w ogóle wiesz? Dużo czego, by rozumieć, że tylko tracimy czas. Skupmy się na czymś naprawdę ważnym. Ale nudy. Okej. Zamknij oczy. Budzę się na drewnianej ławce. Przed oczami mam wąską i słabo oświetloną uliczkę. Droga jest boleśnie znajoma. Gdzie mogłam to zobaczyć? Nareszcie. Z boku dobiega głos. Odwracam się i widzę przed sobą chłopaka z bardzo dziwnym wyrazem twarzy. Spóźniłaś się. Kim jesteś? Chłopak mrugnął zaskoczony. W ten sposób daleko nie zajdziemy. Spróbuj jeszcze raz. Następnie bierze głęboki wdech. Ty spóźniłaś się. Patrzymy na siebie niezrozumiale. Przepraszam? Chłopiec przytaknął z zadowoleniem. Tak już lepiej. Czy masz jakieś imię? Mam na imię Treska. Patrzę na zuchwalca, oceniającym wzrokiem. Jest taki młody, a już zadaje mi pytania. Nie twój interes. A zresztą, czy ktoś mi powie, co ja tu robię? Ej, to niegrzeczne. Jakby był tu ktoś jeszcze. Nic ci nie powiedzieli? Ja na przykład wiem wszystko. O czym mieli mi powiedzieć? Musisz mnie zaprowadzić do sklepu. Po tych słowach Treska stanął w triumfalnej pozie. Nie ma szans. Zdajesz sobie sprawę, że odmowa nie jest akceptowana, prawda? Za dużo sobie pozwalasz. Mówię poważnie. Nie ja o tym decyduję. Czy myślisz, że cieszę się z twojego towarzystwa? On jest trochę dziwny. Jest wesoły i smutny, głośny i cichy. Jakiś nienormalny. A jego imię jest głupie. Idziemy, czy co? Ty idź. Ja muszę się zastanowić. Bardzo bym chciał, ale nie znam drogi. Treska uśmiechnął się chytrze. Gryzę wargę w irytacji. Będę z tobą szczera. Nie lubię cię. On w odpowiedzi po prostu wybuchnął śmiechem. Za to ja cię lubię. Następnie z poczuciem pewności siebie łapie mnie za rękę, zanim zdąży otworzyć usta. Prowadź. Droga do sklepu była w porządku. Z wyjątkiem tego, że Treska szedł wyraźnie szybciej. Chociaż w pewnych momentach zatrzymywał się gwałtownie i szedł do tyłu, patrząc uważnie pod nogi. Podróż trwała znacznie dłużej niż mogłaby. Po wejściu do sklepu widzimy przed sobą napis. Sklep zamyka się za 20 minut. Czy ktoś naprawdę w ten sposób ogłasza zamknięcie sklepu? Prawdopodobnie mają do tego specjalną osobę, która co 5 minut biega i zmienia tabliczkę. Genialne! Żartujesz, prawda? Tak. Jaki ty jesteś wkurzający. To lepsze niż bycie nudziarzem. A tak przy okazji, ile masz lat? Nie twój interes. A jak masz na imię? Nie twój interes.
Już miałam dość tego małego. Już miałam dość temu małemu gnojkowi klapca w twarz, gdy nagle za szybą pojawił się przerażająco wyglądający mężczyzna. Trzymał kartonową tabliczkę z napisem 15 minut do zamknięcia sklepu. Chodź, na co czekasz? A, tak. Po raz kolejny, przechodząc obok długiego rzędu blaszanych puszek, zdaliśmy sobie sprawę, że się zgubiliśmy. Nie mogę uwierzyć, że nie wiesz, gdzie sprzedaje się mleko. Może kogoś zapytamy. Dawaj. Ej, czekaj. Treska puścił moją rękę i śmiało ruszył w stronę jednego z nielicznych klientów sklepów. Stał tyłem do nas, przyglądając się Ladzie. Witam, czy mogę? Nie słyszałem ostatniej części pytania, ani odpowiedzi, ale mój krnąbrny przyjaciel nagle zamarł, patrząc prosto w oczy klienta. Pospieszyłam do nich. On jest z panią? Klient zwrócił się do mnie. Jego głos był wyraźnie zdegustowany, a twarz pogardliwa. Jeśli tak, to uprzejmie proszę. Niech pani go stąd zabierze. Tak, przepraszam. Chwytam Treskę za rękę i odsuwam go. On wciąż patrzy na klienta z otwartymi ustami i wytrzeszczonymi oczami. Dopiero gdy skręciliśmy za róg, Treska się uspokoił. Co to miało znaczyć? Ja... tak się przestraszyłem. On powiedział... Co? Nie, tylko nie znowu. Nagle Treska wrzasnął jak szalony. Ściskam dłonią jego usta. Jego twarz dosłownie płonie, a on sam płacze. Czy potrafisz zachowywać się normalnie? Ty nie rozumiesz. No tak, bo przecież nic nie rozumiem. Poza tym, czepianie się ludzi nie jest normalne i ty tego nie rozumiesz. Jesteś wredna. Ja? Odepchnąwszy mnie, Treska uciekł. Cholera. Kątem oka dostrzegam, że pracownik sklepu zawiesza na drzwiach nowy szyld. Tu jesteś. Spotykam Treskę przy kasie. Zanim to zrobiłam, zdążyłam wrócić z działu z nabiałem, po tym jak dowiedziałam się, gdzie on jest. Ej, rusz się. Z końca długiej kolejki, która utworzyła się za Treską, dobiegł niezadowolony głos. Przepycham się w jego stronę. Co się stało? Chłopiec nie odpowiada. Patrzy w dół na swoje stopy, cicho szlochając, podczas gdy kasjerka góruje nad nim. Pomiędzy nim leży karton mleka. Pomiędzy nimi leży karton mleka. On jest z panią? Tak. Następnym razem niech pani zostawi go w domu. Ludzie w kolejce przytakują. Proszę zapłacić za zakupy. Tak, oczywiście. I koszt za stracony czas. Ej, kochani, wiecie, co mi się wydaje? To jest tylko moja teoria, ale mam wrażenie, że ona jest teraz swoją matką, a ten Treska to jest ona. Takie mam wrażenie. Ale nieważne, bo to w sumie jest Dobra, nieważne. Co? Słyszała pani? Słyszałam, ale to nienormalne. Nagle Treska zaczyna chichotać. I niech pani zapłaci też za to, że pani syn jest kretynem. Ale... Słyszała pani. Wiesz co? W złości rzucam kasjerce pomięty banknot o znacznie większym nominale niż trzeba. Nawet biorąc pod uwagę wszystkie idiotyczne dopłaty, pytam karton z mlekiem i błyskawicznie się odwracam. Idziemy, Treska. Samą drogę od sklepu przebyliśmy w milczeniu. W pewnym momencie skręciliśmy w prawo na stację benzynową i wtedy Treska postanowił przerwać ciszę. Lubisz lody? Nie. Okej. Patrzę w pogrążoną smutkiem twarz chłopca. W jego oczach na sekundę rozbłysło światło, po czym zgasło. Wiesz. Pewny siebie skręca z drogi i wchodzi na jezdnię. Podążam za nim zdziwionym wzrokiem. Okay.
Wygląda na to, że w ogóle mi nie pomagasz. W oczach Treski znów zabłysło złośliwe światło. What? Hej. Ej, okej, dobra, kochani. Nie wiem, co tu się stało, ale... A, to się kredyty nie załadowały, dobra. No to by było na tyle. Jeszcze się upewnię, ale coś tu się ewidentnie spieprzyło. Tak, coś się ewidentnie spieprzyło z kredytami. Dobra, kochani. To by było na tyle. Podobno ma wyjść jeszcze trzecia część tej gry. Ona jest podzielona na odcinki. Co mogę o niej powiedzieć? Jest naprawdę dziwna, ale jest intrygująca. Widzimy tu w sumie troszeczkę taką inną stronę ludzkiej psychiki. Psychika, która jest naprawdę silna, zarazem może mieć taką chorobę, która całkowicie eliminuje ją z życia społecznego. Więc ja na pewno przejdę jeszcze pierwszą część. Trudno, spolszczę ją sam osobiście. Ona jest podobno dosyć krótka. I myślę, że zobaczymy w niej historię tak jakby od początku. Od czego to się zaczęło? Ale tym razem dziękuję wam serdecznie za zakończenie tej serii razem ze mną. Tak więc, moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.